Kwatera południowa jest dodatkowym miejscem, gdzie będziemy unieszkodliwiać nasze odpady flotacyjne, ponieważ obiekt główny, który funkcjonuje już ponad 40 lat, powoli osiąga kres swoich możliwości konstrukcyjnych, technicznych. Najprościej mówiąc, zamyka nam się pojemność obiektu głównego, stąd pojawiła się konieczność uzyskania dodatkowej pojemności dla odpadów flotacyjnych i stąd też projekt realizacji kwatery południowej. Powierzchnia kwatery południowej to blisko 600 hektarów. Objętość mas ziemnych, która zostaje teraz zbudowana w tak zwane zapory podstawowe, to około 10 milionów metrów sześciennych. Jest to bardzo duża objętość. Mamy tutaj inną konstrukcję niż w przypadku obiektu głównego. Ta inność polega m.in. na sposobie wznoszenia zapór, jak również na uszczelnieniu dna. Przypomnijmy, że obiekt główny uszczelniał się samoczynnie w wyniku eksploatacji. Natomiast w przypadku kwatery południowej my takiego wstępnego uszczelnienia dokonujemy już na etapie budowy. Zasadniczo będzie to membrana nieprzepuszczalna, która będzie sytuowana w pobliżu czy u podstawy konstrukcji zapor podstawowych. No i oczywiście dno zapory, które będzie uszczelnione półmetrową warstwą gliny. W przypadku samej kwatery południowej pracuje w okolicach 200 jednostek sprzętowych. To są różnego rodzaju wozidła, walce dogęszczające, równiarki i ten sprzęt tutaj cały czas tej olbrzymiej ilości się po kwaterze południowej porusza. Prowadzimy regularnie raporty dotyczące zarówno firm, które są tutaj szkolone, firm wykonawczych, podwykonawców. W ciągu roku, czyli przez czas realizacji budowy kwatery południowej, przeszkoliliśmy w okolicach 3000 osób. Te 3000 osób gdzieś na terenie obiektu głównego, jak również kwatery południowej, funkcjonowało. I należy zwrócić uwagę na to, że nie mieliśmy żadnego zdarzenia wypadkowego związanego z realizacją tak dużego przedsięwzięcia. Tempo prac jest bardzo dobre. Jesteśmy tutaj zadowoleni z prac realizowanych przez naszego głównego kontraktora, czyli przez firmę Budimex. Ważnym elementem całego projektu jest tak zwana stacja segregacji i zagęszczenia odpadów. Jest to nowa instalacja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie KGHM-u. I tutaj naprawdę wielu starań dołożyliśmy do tego, aby wszystkie procesy realizowane w stacji segregacji były efektywne energetycznie, ponieważ zarządzanie w tej chwili energią jest kluczowe z punktu widzenia ekonomii przedsiębiorstwa, nie tylko KGHM-u, ale myślę, że każdego. Odpowiedzialni jesteśmy przede wszystkim za dostarczanie wody do procesu flotacji, jak również odbiór szlamów. Czy obiekt główny, czy kwatera południowa pełnią kluczową rolę dla funkcjonowania całego ciągu technologicznego KGHM-u.